There's a Firefly base close by. Be careful. Siemano, tu Chat Player z tej strony i witam was po raz kolejny na Uniwersytecie w Multiplayer The Last of Us. Dziś specjalny gość w tym gameplayu. Po mojej lewej stronie ten delikwent w kapeluszu to administrator facebookowego fanpage'a The Last of Us Polska, więc zapraszamy was serdecznie do odwiedzin i zostawcie jakiegoś lajka, wrzućcie komentarz. Zawsze miło jest dostać jakiś feedback z waszej strony. Ja tu może przejdę do komentowania gameplayu jako tako, bo tutaj podejrzewam swoją pierwszą ofiarę. No i gościu właściwie sam wchodzi nam pod lufę. Jeszcze się zdążył schować za parapetem, ale tutaj siadł headshot z rewolweru i chciałem go dobić, ale ja nie wiem, jak ten tu skurwikłak tak się wcisnął w ten róg, że nie zdążyłem go, właściwie nie dałem rady go zauważyć, się teraz tutaj na nas wyżywa. No nic nie mogłem zrobić, naprawdę zniknął tam za tym rogiem. Nie dało się go wypatrzeć. Tu tylko się upewniam, czy mogę coś stworzyć, ale nie bardzo. Nie zdążyłem dobiec nawet do pierwszej skrzyneczki, jak się pierwsza akcja nadarzyła. Nic, muszę się zaopatrzyć gdzie indziej. Tutaj będę miał serię skrzyneczek. Pierwsza, potem następna koło fontanny. Tam właśnie się chyba pan administrator zaopatrza teraz. Nic nie mogę stworzyć nadal, samą jedną apteczkę mi niepotrzebne, mam dwie, a i tak aż tak się nie przydają. Zawsze łatwo je znaleźć naokoło mapy. Z reguły nigdy nie tworzę apteczek, jedynie wtedy, gdy potrzebuję dostać paczuszki do prezentowania, bo to nabija również zapasy, więc to jeden ze sposobów zdobywania ich. Tutaj tworzymy sobie w końcu kijaszka i bombkę. No, tam już jakaś akcja się kroi, chłopaki się ostrzeliwują. Albo nie wiem, kto to strzelał. A, chyba ich widzę, ale jeszcze sobie tutaj dobierają zapasów. Dobra, ja też sobie dobiorę, co by nie. No i tak, mamy paczuszkę tutaj dla pana administratora. Mołotow w prezencie, nie ma za co. Tutaj my sobie sami tworzymy mołotowa i... Aj, gościu zdążył się schować. Chyba go tam dorwali, no. Tutaj padł. Nic się tu nie dzieje, wszyscy uciekli albo poginęli. O, jest. Tylko, że ja tutaj... Ekstremalnie mi zeszło, no cóż. Tutaj gościu został zlikwidowany. Tu mi siadł mały headshot i... Wyczekałem tylko, aż wyleciał za tego pomniku, czy co to tam było. I eliminacja. Odstrzeliliśmy mu łeb. Tutaj weszło mi zadanie. Tutaj miło z jego strony mnie zabandażował, bardzo fajnie. Dostanie paczuszkę w nagrodę. A co by nie? Trzymaj, opie. Kolejny mołotow. Ale dzisiaj rozdaję te mołotowy. Pierwszy bimbrownik na uniwersytecie jestem dzisiaj. Tak, weszła bombka do środka. No, ktoś tam oberwał, ale nie padł. No, tutaj są... Tutaj gościu uciekł za róg. No, ja go zdjąłem. Jeszcze go poukładali ładnie. Ten praktycznie sam nam wleciał pod muszkę. Nie musiałem się specjalnie wysilać, wystarczyło się tylko wychylić. No i dobra, leż. Dobra. Trzeba odzyskać amunicję, bo tu wszystko zużyłem w tej krótkiej akcji. Uzbroiliśmy się. Tutaj mój nowy hem, kolejny. Hem słotu. Oj, cała drużyna, znaczy wszyscy trzej wlecieli przez to samo okno. Tutaj kolejna ofiara nasza. W tym oknie zawsze mi wchodzi dużo killi, nie? To jest dobre okno. Tutaj już nie dałem rady, ale wrzucę bombkę. Bombkę dymną. Jedną, drugą. Ten obydwie siadły, ale nikogo jakoś nie sparaliżowały. Tutaj myślałem, że ktoś będzie sparaliżowany właśnie i próbowałem go uderzyć, ale tu do trzech razy sztuka. Tutaj jest rozjeb, ba. Szybka dobitka, gość aż się wmontował w ścianę. Dobra, załatwione. Ale nadymiłem. Ja pierdolę.
Dobra, znowu nazbieraliśmy części, mamy teraz ponad 1000, ja ich w ogóle nie używam, nie wiem, taki byłem zajawiony w tym gameplayu, że nie zwracałem uwagi na te części. Gdzie oni się tu zrespawnowali teraz? No szybko coś dobierzemy ze skrzyniaczki, co by nie? Siemano? Wpadajcie na Facebooka. Dobra, znowu mogliśmy sobie stworzyć kija, zajebiście. Zaraz mi się przyda. Kij to jest naprawdę szybka eliminacja, bo tu wystarczy tylko podejść i wcisnąć kwadrat i to jest automatyczna śmierć dla gościa. Tutaj ładnie wszedł headshot. I tutaj tylko pan administrator go strzelił z kija. Jeb, on padł, ja go pomściłem. Tutaj go jeszcze dobijemy. Tutaj jak w ogóle wmontował się w swojego kolegę z drużyny. Leżeli sobie razem, tego samego skina mieli właściwie nawet. Dobra. Znowu mam dwie bombki dymne, jeszcze jedną przed chwilą dostałem w prezencie. Jeszcze załapaczanko, co by nie. Ale nic nie złożymy, nic się nie da. No i nic się nie dzieje jak na razie. Oni nie mają już respawna, więc starają się prawdopodobnie chować. Nie chcą łatwo stracić życie. Tutaj lecę do mojego ulubionego okienka. Się kieruję właśnie teraz. Ile razy tam nie zajdę, zawsze ktoś jest, więc... No i proszę. Tu pierwszy. Headshot. Tego, ja nie wiem, on był chyba schowany za jakąś zasłoną, bo no w ogóle tutaj nie wiem, strasznie jest przeskakiwał, nie wiem co to było, chyba ma problemy z połączeniem, ale i tak zdążę go dorwać jeszcze. Tu się chciał schować przed moją resztą drużyny. No i tutaj jeszcze szybkie wejście i to jest jeszcze mój ostatni kill. Dzięki wam wielkie za oglądanie i przypominam o facebookowej stronie The Last of Us Polska. Wpadajcie i do zobaczenia w następnym filmiku.